Cały zestaw jakby rzeczy związanych z fizjologią, która teraz jest obsługiwana u nas przez jakby szereg utensyliów, no tam po prostu ta fizjologia była udręką. Więc zdobycie wody, która dawała chociaż pozór dawnej, go dbania o siebie, dawnej higieny, była uzdrawiająca. Ubranie, jakby dbanie o siebie nie ma tylko funkcji estetycznej, ale że ma też moralną. Chyba jak miała streścić tę książkę w jednym zdaniu, to bym powiedziała, że ona jest o tym, że ubraniem można kogoś zniszczyć właśnie, ale też uratować. 10 lat y, ciężkiej, wytężonej pracy. Y, 10 lat y, kwerendy, spotkań wielogodzinnych. Y, no i jest. Książka, rzeczy osobiste. A ze mną jest Karolina Sulej. Bardzo mi miło tutaj siedzieć na twojej kanapie. Z kotem również. Jest to jest, jest z nami Karolina, ja byłem świadkiem tego, jak ta książka się rodziła. Byliśmy razem na seminarium doktoranckim z profesor Szpakowską i zrobiłaś naprawdę kapitalną pracę. I chciałbym zacząć od tego, że ta książka nazywa się Rzeczy Osobiste. I ja czytając tę książkę, mimo że ona opowiada o wielkiej historii, ale też właśnie w takim prywatnym, intymnym wymiarze, mam wrażenie, że to jest także książka osobista. Tak, jest to książka bardzo osobista yy, i to była moja osobista sprawa przez wiele lat najważniejsza, i być może dlatego, że ona była tak ważna, to ja bardzo bałam się ją w końcu, w końcu skończyć, powiem, mówiąc po polsku. Yy, I zastanawiałam się też, jaki ona ma mieć ton, bo yy, ta książka, której podtytuł brzmi Opowieści o ubraniach w obozach koncentracyjnych i zagłady. To rzeczywiście jest perspektywa, i to nie chodzi o chwalenie się, ale nowa mhm. w przyglądaniu się temu doświadczeniu wojennemu, szczególnemu bardzo I, i też można powiedzieć, patrząc na to na pierwszy rzut oka, prowokacyjna, bo jaki związek mają rzeczy, ubrania, szczególnie jeśli powiemy o nich moda, tak? czyli o jakimś systemie. Moda w Auschwitz, no brzmi to, brzmi tak. to y, coś tu jest w języku takiego, że budzi w języku, w obrazie, w tak. kulturze, I, a ja wiedziałam, że, że ten temat jest. Że chciałabym go przekazać, że jest to temat rozległy, ale też zastanawiałam się, jaki język wybrać, jak, jakie stanowisko zająć, żeby dotrzeć z tym przekazem do jak największej liczby osób, nie spłaszczając tego przekazu, podając go najlepiej jak potrafię, ale jednocześnie nie w taki sposób patetyczny, nie wchodząc w buty osób, które przeżyły obozy, ale też w pewnym sensie jakoś. Nie wiem literacko opracowując ten temat, e, naprawdę zajęło mi wiele lat, żeby się zastanowić w jaki sposób ja chcę być autorką takiej książki, bo przecież jak sam wiesz, byłam badaczką, e, doktorantką, e, jakby cała kwerenda w tej książce jest zrobiona w sposób naukowy, antropologiczny, jest obszerna, i ta książka, nie wiem, być może jeszcze jakaś jej część będzie doktoratem, no ale póki co jest książką historyczną, non-fiction, esejem historycznym. Jest, znaczy to jest no taka. Książka hybrydowa trochę mam wrażenie, bo jest tak. właśnie i reportaż hybry hybrydowy, to w ogóle moim zdaniem... Słowo z a, roku, a słowo, słowo. roku. Tak. Twoja książka też taka jest. Ona jest nie tylko o ubraniach moim zdaniem. Ja bym hmm. tutaj też dodał, że w ogóle to jest też o ciele w tak. obozie, o doświadczeniu ciała, bo też tak. przecież jest też, y, mówisz o tym, o takiej fizjologii y, no, właśnie tak, w, w obozie koncentracyjnym. No, no wiesz, nie można sobie tytułu na, na połowę okładki, prawda? Ale tak, ale tak masz rację. Ta książka jest o ubraniu, o rzeczach osobistych, y, które jakby się też y, Stykają z naszym ciałem, i o samym ciele, właśnie, i o higienie związanej z tym ciałem, tak czy o tych wszystkich kulturowych zabiegach, które robimy na powierzchni naszego ciała, które się na nim dzieją, żebyśmy mogli być ludźmi. Ale z chciałbym jeszcze wrócić do tego pytania, co w tym temacie jest, by było dla ciebie osobistego? Oczywiście oprócz różnych ambicji literackich mhm. i tak dalej, bo ty wcześniej zajmowałeś się też modą. W ogóle, prawda? I ja na studiach zrozumiałam, że to, co mnie najbardziej fascynuje, po, po tym jak już się dowiedziałam od przeróżnych profesorów wykładających, że antropologia zajmuje się wszystkim, mhm. po prostu i, i całością ludzkiego doświadczenia i pyta po prostu jak, jak coś robisz, mhm. no to m, ja się zorientowałam że, m, szybko dosyć, że mnie najbardziej interesuje to pytanie. Jak robisz codzienność? Jak się tworzą te jakby, um, codzienne praktyki, że one nagle skutkują tym, że mówisz, że na przykład jesteś sobą, tak? albo ja zawsze, albo to jestem ja, a to jesteś ty. Um, I te pozornie niewidzialne praktyki w tych szczelinach istnienia, jak Brachczaj napisała, które my wszyscy praktykujemy. A szczególnie te, które praktykują kobiety. To mhm. też stało się dla mnie szybko jasne, że herstoria, że, że płeć kulturowa, że to kobiece w cudzysłowie przyglądanie się światu jest dla mnie interesujące. Mówię w cudzysłowie, bo to nie muszą kobiety koniecznie tego wykonywać, tylko to są te tak zwane kobiece sposoby. I na studiach, na których wspólnie byliśmy, założyłyśmy z moimi koleżankami taki mały przyczółek tak zwanych fashion studies, których w Polsce nadal nie ma, tak? czyli studiów nad modą. Czyli takiej antropologii stroju, tego, w jaki sposób posługujemy się ubraniami. Bo, bo moda od modus, właśnie czyli sposobu, to jest takie jak. To jest pytanie, jak mhm. posługujemy się ubraniami, że one tworzą znaczenia, że budują tożsamości, że budują relacje społeczne, e, ustalają hierarchię, no po prostu budują jakąś część kultury. Więc to, to mnie bardzo interesowało. Bo pierwszy, ten taki najważniejszy moment, chyba jakbym miał gdzieś postawić początek, no to było zetknięcie się z rubryką poradnych dla gospodyń w gazecie żydowskiej, w Żydowskim Instytucie Historycznym. Bo to był taki moment, w w którym ja pierwszy raz zobaczyłam, że moda, moda właśnie, nawet to słowo po prostu, jest obecne w narracji o wojnie, że ktoś w tamtym czasie, tam i wtedy używał tego słowa, że ktoś w tamtym czasie, tam i wtedy myślał o ubraniach, pracował na nich rękoma, pracował na nich głową, że to się po prostu działo. Ten poradnik dla gospodyń to była taka kolumna w Gazecie Żydowskiej, która wychodziła w Getcie Warszawskim, gdzie radzono właśnie paniom domu, w jaki sposób mają gotować z resztek i w jaki sposób mają z resztek tworzyć, nie wiem, na przykład płaszcz z koca, tak, czy, e, czy sweter z ręcznika. Jak przerabiać tę rzeczywistość, żeby ona wydawała się normalna, albo żeby podnosiła na duchu. I ja pamiętam, że jak to zobaczyłam po raz pierwszy, no to pomyślałam sobie, że to być może jest jakiś kuriozum, że to jest jakiś um, dziwny wykwit prasowy tego czasu, gadzinowy, który nie ma wiele wspólnego z praktykami ludzi na co dzień. No ale sam przyznasz no trudno się nie zainteresować tak. czymś takim więc zaczęłam się y, tematem y, interesować bliżej i zgłębiać ten temat do tego stopnia że napisałam o nim pracę magisterską tak o roli ubrań w getcie warszawskim bo okazało się, że tego jest tyle na różnych poziomach, zarówno w relacjach, wspomnieniach, szczególnie wspomnieniach dorastających dziewcząt z getta warszawskiego, w, na zdjęciach prywatnych można prześledzić rolę ubrań, ale też w oficjalnych dokumentach, bo to ubranie nie było tylko częścią osobistych historii ludzi, ale też częścią większych systemów. Był cały przemysł łodzieżowy wymyślony przez Niemców, który w gettach się rozgrywał. Były specjalne kolekcje makabryczne, jak wykonywane w ramach pracy przymusowej, prezentowane na wystawach, kapelusiki, bluzeczki. Pierdółki, które miały cieszyć niemieckie oko. Więc się zorientowałam, że to ubranie na wielu poziomach życia społecznego i tego całkiem prywatnego, intymnego, jest bardzo ważne. Jest po prostu jakimś narzędziem opisu, który mówi coś znaczącego, a nie, wiesz, błachostką czy, czy, czy kuriozalnym ewenementem. I jak napisałam tę pracę magisterską, to się okazało, że to rezonuje, że nie ma w ogóle takich prac, że jestem pierwsza. Nagrałam TEDxa w Warszawie wtedy, po tej pracy magisterskiej, który też spotkał się z odbiorem, powiedziałabym, takim pełnym nadziei na coś więcej. Tak, że, 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 że otworzyłam jakieś drzwi i ludzie spojrzeli, i do środka chcieli wejść i się rozejrzeć, co tam jeszcze się może wydarzyć. No, ja też chciałam, tylko się obawiałam, bo też możesz sobie wyobrazić, Łatwiej jest zadać jednak pytanie o życie w gettach, chociaż i też bardzo trudno. No ale wiemy, że tam były teatry, były kawiarnie, ludzie się starali pisać, było archiwum Engelbluma, czyli działali dziennikarze. No, no, można powiedzieć, że można mieć czelność. To jest ciekawe, że kultura, że, że nasze wyobrażenia o obozie nie dopuszczają myślenia o tym, że w jednym miejscu, gdzie odbywa się jakby jakiś Potworne cierpienie, że, może, że mogą się dziać też. Tak. No że może jest... być humor, że może być ubranie, że może być myślenie o swoim ciele. Wiesz co, wydaje mi się, że to jest z dwóch stron ruch, tak? to znaczy, z jednej strony moda jest pozycjonowana społecznie w Polsce, szczególnie jako coś absolutnie nad dodatkowego hmm. na górze piramidy. O, to też ja potem Taki zobaczycie. wykwit, jakby mm, długotrwałego dobrobytu. Hmm. Część konsumpcjonizmu e, związana z rzeczami, towarami, urzeczowieniem, obiegiem rzeczy, e, e, jakby całym tym kapitalistycznym sztafarzem nie jako język humanistyczny, nie jako język opisujący kondycję ludzką, kulturę, e, nie wiem, nasze bycie w świecie w ogóle wręcz przeciwnie. Jest to jest jeden powód, dla którego no, kojarzenie tego typu sfery z obozem jest wręcz wydaje się obraźliwe tak? czy świętokradcze. No, a druga opowieść to jest to opowieść o obozach, która się spopularyzowała i jest dominująca. I jest to głównie opowieść o śmierci, głównie opowieść martyrologiczna, skoncentrowana na e, m, heroicznych czynach, wielkich ideach e, i, e, i, powiedziałabym, takich mocnych obrazach ogólnych, I, i w ogóle jakimś jednym obozie najczęściej jest to takim wyimaginowanym, a nie ma zróżnicowania dużego. No i w związku z tym, jakby m, wszystko to, co ma związek właśnie z e, Subiektywną perspektywą, z różnicowaniem tych perspektyw, z ciałem, z zapleczem. No. Właśnie z tym życiem, które się tam odbywało, absolutnie w tej perspektywie, która ma w sobie niewyobrażalny szok, śmierć, ewentualnie heroizm, ale też heroizm jakiegoś takiego człowieka, który się wydaje z innej planety, że już te ludzie się nie rodzą, też wiesz, jakoś tak upomnikowanego, niewidzialnego, niedotykalnego. No to jak ma się w tym mieścić coś, co jest materią, bardzo intymną historią, bardzo pojedynczą, no i właśnie też kobiecą? Tak? Bo to, jakby to wszystko, co z ubraniem jest związane, jest do tego woreczka w kulturze z napisem kobiece. A to, co z napisem kobiece, to do koszyczka z napisem wojna w ogóle się nie nie to było tego prze, prze, przełożyć bardzo długo. Mhm. Dopiero się to od kilka lat temu zaczęło. Ja pamiętam, że moja wielka fascynacja jakby tym tematem też jakby ubrań i kobiecości w kontekście wojny rozkręciła się, kiedy w kontekście Powstania Warszawskiego Fundacja Feminoteka zrobiła projekt Powstanie w bluzce w kwiatki i wtedy te powstanki, które przeżyły, zaczęło opowiadać o swojej materialności, o, o, o cielesności, o higienie. I to mnie zachęciło, żeby też ten temat wziąć na swoje barki, bo zobaczyłam że o, osoby, które to przeżyły, nie naukowcy, nie politycy, nie historycy, tylko osoby, które tam były, opowiadają o tym i nie czują, że to jest nieadekwatne. No więc właśnie, bo też mhm. były spotkania Twoje właśnie z ocalałymi, i oni czuli wdzięczność za to, że w ja, ogóle Ty jest, ten może, temat podejmujesz. Może to jest dobry moment, żeby właśnie powiedzieć, co mnie przekonało, żeby jednak udać się w stronę obozów koncentracyjnych i zagłady w swoich badaniach, a nie się przestraszyć i nie uznać, że. Nie wypada, nie mogę, nie ma. Wbrew temu, że dekady że to rzeczywiście nikt tych badań nie podejmował. Mianowicie było to znalezienie świadectwa bardzo szczególnego, które znalazłam wraz z kierownikiem archiwum Muzeum Auschwitz-Birkenau, doktorem Płosą, który po prostu razem ze mną wpisał w hasło wyszukiwarki moda, słowo. I oboje żeśmy się bardzo zdziwili, kiedy dostaliśmy rezultat: e, praca e, wspomnieniowa, bo to tak trzeba nazwać, Marii Jezierskiej, napisana na konkurs Muzeum w czasach PRL-u o tytule Moda w Auschwitz, czy też Moda Made in Auschwitz, jak ona mówiła również. E, tak trochę ironicznie, właśnie. E, i ta praca, właśnie to jest praca, bo y, może tam Państwo niektórzy też wiedzą, czytali y, Annę Pawełczyńską, która swoje doświadczenie łączyła z y, taką perspektywą naukowczyni, to samo robiła Jezierska. I ona w wstępie do tej swojej wspomnieniowej y, y, takiej tyrady, opowieści, y, pisze o tym, że ona rozumie, że być może czytelnik... Nie, 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 nie na początku czuje się niekomfortowo z tym, że ona będzie robiła swoje wspomnienia przez soczewkę ubioru, natomiast ona pisze wprost. Człowiek wolny pozwala sobie na zmiany i odmiany, pozwala sobie na modę. Moda jest prawem człowieka. Trzecia Rzesza chciała ludzi ubrać tak samo, odebrać im wolność również przez to, że odbiera im sprawczość w tej dziedzinie, również chciała torturować więźniów za pomocą stroju. To, jakie miałeś buty, było tak samo ważne, jak to, czy miałeś kawałek chleba do zjedzenia. I, 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 i mówi, mówi wprost, że ubranie miało znaczenie dla życia w obozie i też dla przeżycia czasem. I jak przeczytałam to napisane tak czarno na białym w dwóch zdaniach, no to zdałam sobie sprawę, że to jest pewnego rodzaju glejty dla mnie. Tak? Bilet wstępu i na ten teren. I zastanawiałam się, co tam zostanie. No i z każdym kolejnym rokiem, z każdym kolejnym archiwum, z każdą kolejną rozmową, z każdym kolejnym zbiorem okazywało się, że tak jak myślałam, że tego nie ma wcale, tak jest to wszędzie, wszędzie po prostu, nawet w takiej lekturze, wiesz, którą każdy ma na półce, jakiejś licealnej tak czy obozowej, bo większość Polaków ma tego typu lektury, polecam sprawdzić. Naprawdę wszędzie są pasusy o rzeczach, o ciele, o ubiorze i tylko po prostu my nie mieliśmy na nie wyczulonego albo dostrojonego oka. Czy za granicą jakby też nie podejmowano takich badań? No wiesz co, może o czymś nie wiem, ale, ale tak jak ja zrobiłam naprawdę dużą kwerendę, znalazłam jedną profesor, która jest również w mojej książce, tak, profesor tak. Barber Schmidt z Uniwersytetu Osnabrück, która 30 lat temu przyjechała do Polski, do Muzeum Auschwitz i skatalogowała pasiaki, opisała je jako hmm. pierwsza jako pierwsza. Nikt tego wcześniej nie robił. Ewidentnie pasiak sam w sobie jako obiekt miał wystarczyć. Zresztą możemy potem do tego wrócić. Więc ona zrobiła bardzo porządną pracę nad odzieżą pasiastą. To był jej doktorat. I napisała o tym, skąd te paski się wzięły, ile tych pasiaków jest gdzie. No, taki piękny, naprawdę wymagający ogromnego wysiłku, katalog różnych obiektów. Więc jest ona. I z nią rozmawiałam i jej pracę przywołuję. I są też dwie osoby, których takie eseje naukowe czytałam. Jedną poznałam, jest doktorant z Izraela, który czeka aż wyda moją książkę, żeby on mógł dalej pracować nad swoimi badaniami, bo on bardziej już w takim naukowym obszarze chce pozostać. No i jedna kostiumologiczka, Gryczynka, która również napisała pracę. To jest niesamowite, nauką. bo jakby też badania nad Holokaustem, nad zagładą są przecież potężną dziedziną e, naukową. Jak myślisz, jaka jest Twoja intuicja? Dlaczego, bo nie tylko w Polsce, bo w Polsce, dlaczego też w ogóle, to, o tym też chciałbym jeszcze tak. porozmawiać, że jakby samo słowo moda jakoś ma pejoratywne no, znaczenie w Polsce. I to też jakoś pewnie można wytłumaczyć ciekawie. Ale jak myślisz, dlaczego właśnie dopiero teraz? Wydaje mi się, że, że oczywiście w Polska jest szczególnie tutaj terenem wrażliwym, ale, ale że generalnie to, te studia nad, nad ubiorem się wydawały. Tak powiedziałabym globalnie nie, nieadekwatny. Mm -hmm. I i to też dlatego, że wydaje mi się, no to jest nasza słabość i nasza wina, że nikt nie wykonał takiej najprostszej pracy, pracy na źródłach. I wszyscy polegali już na tym, co zostało, powiedziałabym, opowiedziane w kulturze na temat ubrania. A, a też opowieść o obozach jest bardzo spetryfikowana na tym poziomie odzieżowym. I, I naprawdę, i w zagranicznej literaturze, i to mówię o literaturze i literaturze i literaturze naukowej, naprawdę ten Pasiak załatwiał wszystko. Wydawało się, że tam jakby niepotrzebna jest żadna informacja więcej, więc nikt już tam nie szukał. No właśnie, bo też mówiłaś o tym, że Rzesza chciała ubrać wszystkich tak samo. I to też opisujesz dosyć szczegółowo o tym, jak bardzo ten cel tak. się jakby też nie udał. Tak, tak. Że nawet nie tylko pod tym względem, że pasiaki się różniły, ale też jakby to, że. No, y, że ten ubiór był taki bardzo różnorodny w obrębie samego obozu. No, po prostu y, projekt teoretyczny, y, na papierze zaplanowany, y, wyglądu więźnia, który miał być rzeczywiście od A do Z przewidziany i taki jak klocki Lego i, i wszystko się miało zgadzać po niemiecku, tak, y, w tej strukturze no bardzo szybko okazało się, że ten cały system obozów jest zwyczajnie niewydolny i nie można wyprodukować tyle tych pasiaków, ile trzeba, nie da się ich tak magazynować, jakby za, za dużo jest śmierci i, i nowych więźniów, żeby obsłużyć tę tym tkaniną tymi pasiakami, które już są, więc bardzo szybko się okazało, że trzeba improwizować. Czynnik ludzki się pojawił, mm. też bardzo ważny, czynnik ludzki jest bardzo ważny w tej książce, bo on, on e, sprawił, że obozy można w ogóle było przeżyć, e, ale to pewnie do tego wrócimy. Natomiast szybko się okazało, że e, no, Pasiak a i Owszem na zdjęciach propagandowych się pojawia e, i, i w niektórych obozach trwa, natomiast w większości z nich, z, w pewnym momencie e, nie, nie ma już tego zaplecza i trzeba e, ubierać więźniów w ubrania cywilne, tak zwane pożydowskie. Po prostu odebrane tym ludziom, którzy zostali e, uśmierceni albo trafili do obozów, najpierw ogołoceni ze wszystkiego. To się znajduje w magazynach obozowych. E, no i z tego e, e, oprawcy, administracja jakby czerpią zasób, żeby ubierać więźniów. No tylko jakby jest to zasób innego rodzaju niż pasiaki. No bo pasiak poza tym, że anonimizuje. Odbiera jakby bycie osobą, tak osobniczość jakąkolwiek, by zaklina więzi, uniemożliwia ucieczkę um, upokarza jakoś tą swoją tandetą materiału, tak bo to były najgorsze materiały, drlichy. Miałaś w ręku ten materiał tak. pasiakowy? Miałam, miałam oczywiście przez taką rękawiczkę konserwatorską. Jedną, drugą, trzecią, bo w kilku miejscach widziałam pasiaki, natomiast dotykałam tego materiału. Z gruby właśnie szorstki, tak się wydawał, przynajmniej przez te. Delikatną rękawiczkę. Bardzo często te pasiaki miały na sobie ślady poprzednich użytkowników, niestety fizjologie były zawszone, zarobaczone. No po prostu straszne obiekty, obiekty, więc to było pokażające dla więźniów ogromnie. Natomiast jakby te ubrania cywilne, o których w ogóle się nie słyszy, że one nawet istniały, bo ten pasiak wszystko przykrywa, były tak samo pokażające, a może nawet bardziej, bo to były ubrania, które po tamtej stronie, w świecie przed obozami, poza obozami, były ubraniami, nie wiem, wieczorowymi, na co dzień, sportowymi, na różne okazje, eleganckimi, frywolnymi, jakimi bądź. Pisujesz o tym, jak niektóre z Twoich bohaterek otrzymywały na przykład jakąś taką balową tak, kreację na wejście do zdenka. obozu. Zdenka Fantlowa, z którą się spotkałam w Londynie, czeska, czeska Żydówka. Pamiętała doskonale z dokładnością do po prostu każdej perełki. Gdyby nie dało się zapomnieć. Tak, suknię wieczorową, którą otrzymała właśnie wyszywaną w, tymi perełkami w kwiatki, i potem mówiła, że do tego dostała marynareczkę po dziecku w paski pionowe, czerwone, taki kubraczek przymałe, do tego absurdalnie wielką bieliznę i dwa wielkie mięskie buty, które przydeptywała i tak dalej. Także to były ubrania, które traciły w ogóle swoją naturę właśnie ze świata zewnętrznego i nagle stawały się takimi absurdalnymi narzędziami męki, taką drwiną tak, z tych więźniów, więc upokarzały ich w jeszcze inny sposób. Zofia Krzyżanowska po otrzymaniu takiego absurdalnego przydziału jakby w swoich wspomnieniach pisze, że ona czuła się tak śmieszna, jakby tak groteskowa w tych ubraniach, że ona nawet nie czuła, że zasługuje na jakąś martyrologię, że ona po prostu nie może być heroską, bo się nie da być heroską w takich ubraniach. To zresztą e, mówił też Primo Levi, że powołując się zresztą na Marksa, że nie da się robić rewolucji w szmatach, także po prostu, że, że te ubrania miały na celu również odebrać sprawczość, ym, ale też odebrać właśnie taki, taką godność, nawet u, w śmierci tak? czy, czy w cierpieniu. I dlatego też tak dobrze więźniowie to pamiętają. Zresztą niektóre strażniczki to pamiętają więźniarki, na przykład na Majdanku, nadzorczynie, bawiły się w takie. Stylistko-modystki i tam komponowały przydziały dla, dla więźniarek, starając się co bardziej um, właśnie nielogiczne zestawy ubraniowe tworzyć, które miały właśnie nie dojrzeć, że nie ogrzewać więźniarek, tak, czy, czy nie sprawiać jakiegokolwiek komfortu, to jeszcze być dla nich e, właśnie m, tym dodatkowym pokażeniem, więc miało być fizyczną udręką i psychiczną udręką. Tak? Mm -hmm. więc e, Starałam się i o tych pasiakach, i o tym, jaką udrękę one zadawały, powiedzieć, ale też o tych ubraniach cywilnych, bo to jest bardzo ważne dla zrozumienia, czym był obóz, jako obraz. Także można sobie wyobrazić niektóre obozy w pewnych momentach ich działania jako szereg. Więźnia, więźniów ubranych w pasiaki, ale wiele z nich e, w pewnym momencie zaczęło wyglądać jak taki mroczny, e, groteskowy friction, no naprawdę. A, to, moim zdaniem, jest to ciekawe nawiązanie do tego do twojej poprzedniej książki a, w jakim, a, jakiś taki przydziwny, przy, przydziwny sposób prawda? to do ciebie było. wróciło. Tak, Przestęcjusznie... To też w języku też to fajnie wychwyciłaś. Tak, bo nawet więźniowie to tak o tym mówią, jako właśnie dziwny cyrk, jako takie, że maskarada, że klauni, tacy mroczni właśnie oni sami jakby w, w, widzieli. Ten taką, taką ponurą, właśnie, mm, że to, to nie jest właśnie to okrucieństwo, to nie było takie wycyzelowane wcale, chociaż Niemcy tak nie wymyślili najpierw, tylko ono było teatralne, po prostu teatralne. Mówisz o tym, że ubranie potrafiło odbierać godność, ale też pokazujesz, że ono tę godność potrafiło również przywracać. Tak, i ta dwuwektorowość jest dla mnie bardzo ważna, bo ona w ogóle się zawiera w tym Um, czym jest moda, tak? czyli posługiwanie się ubraniami, że chyba jak miała streścić tę książkę w jednym zdaniu, to bym powiedziała, że ona jest o tym, że ubraniem można kogoś zniszczyć właśnie, ale też uratować. Mhm. Także ubranie ma tak wielką moc. Tak wielką moc, że czasem wydaje się ona więźniom nawet w obozie wręcz magiczna. Że ono pracuje na poziomie symbolu, psychologicznej sugestii, ehm, może być zbroją, może być, e, można nim manipulować, zasugerować oprawce, żeby jednak nie zabijał cię może dziś. E, że można siebie wyprostować mentalnie i przywrócić sobie właśnie tę biografię, tę sprawczość, e, to, że jest się osobą z powrotem. Bo ten pomysł na użytkowanie ubrań, który miała Rzesza, był e, perfidny, dlatego że. On miał właśnie odbierać osobie, która jest ogłacana, a potem ubierana zgodnie z wytycznymi trzeciej Rzeszy, um, no właśnie tę, um, tę osobniczość, by to, że ona, tak, że, on, że ona już nie wyglądała jak człowiek, indywidualność, tak, że ona już nie wyglądała jak człowiek. A jak coś nie wygląda jak człowiek, jest takie, nie, nie swoje, tak nieznane, um, bardzo dalekie, od nas nie wygląda jak my, no to tym łatwiej to zabić, prawda? No i też odczłowieczało, bo w pewnym sensie potwierdzało tę wizję, którą przecież stworzyła. Dokładnie, że to brudne, zawszone, tak, okropne, obrzydliwe tak. Um, osobniki, w ogóle nawet nie osoby tak. właśnie. E, więc wszystko, co to potwierdzało, no to tylko zachęcało jakby administrację obozu, żeby traktować więźniów z tym większym okrucieństwem. Oczywiście, jakby i to też w tej książce jest bardzo ważne, że po jednej stronie są więźniowie, którzy, których Rzesza formatuje do tego właśnie stereotypu, mm -hmm. żeby tym łatwiej ich zabijać i, i, i torturować, a z drugiej strony Rzesza siebie też formatuje, jakby ci jej administratorzy, tak? Też są formatowani do tego typu nadludzi bo pewnego wizerunku za pomocą stroju, za pomocą uniformu, za pomocą regaliów, za pomocą jakby tego, jak te uniformy są skrojone zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Tak? Więc ta opowieść o obozach jest opowieścią o jed jednych i o drugich, którzy żyją obok siebie i wobec siebie się cały czas pozycjonują. No ale pytałeś się mnie, i to pewnie może jeszcze do tego wrócimy, bo pytałeś się mnie o tę funkcję ratującą. No i rzeczywiście jest tak, że jak więzień, po tym jak już zostało mu wszystko zabrane, Łącznie z włosami na ciele, i został mu przydzielony ten absurdalny przydział pasiaka albo ubrań cywilnych, dziwnie połączonych, no to mógł albo z tym zostać i najczęściej wtedy to ubranie zadawało mu śmierć i cierpienie, i raczej sprzyjało temu, żeby nie przeżył niż przeżył, no albo mógł się jakoś do tego ubrania mówiąc najprościej, odnieść. Na różne sposoby mógł to zrobić słowem, mógł to zrobić jakimś, um, jakąś interwencją małą albo większą, e, mógł coś zorganizować to jest bardzo ważne słowo jest cały rozdział w książce mojej, który się nazywa Organizacja i dotyczy właśnie tych wszystkich um, praktyk, które więźniowie musieli wykonywać, um, żeby sobie w obozie właśnie jakoś radzić, jakoś żyć. E, I były to też jakby praktyki związane z ubraniem. E, i, a poza tą organizacją, no to oczywiście jeszcze były i, i takimi drobnymi zmianami były też jakby właśnie te różne czynności mentalne, tak? fantazje, opowieści, tęsknoty, twórczość artystyczna, której dużą rolę odgrywało ciało czy ubranie, więc były różne płaszczyzny i na każdej to ubranie mogło spełniać te ratowniczą funkcję. Na przykład. Tak, żebyśmy od czegoś zaczęli, na przykład od tego tematu numer jeden. Drobne odmiany. To Maria Jezierska mówi o drobnych odmianach typowości, że na przykład wszystkie więźniarki dostały jakieś chustki na przydział. No ale te chustki można było wyprasować, jak się śpi, na przykład ciężarem swojego ciała. Można było je inaczej wiązać, inne węzełki robić. Można było je nosić bardziej na czoło albo bardziej na ucho, albo bardziej w ogóle tak, żeby tył tylko włosów był zebrany, a tutaj, żeby kosmyki wychodziły, może jakiś loczek na ślinę zakręcić. I to kobiety robiły, i to i różniły się w zależności od narodowości, grupy, komanda. Można było zidentyfikować, kto dana kobieta być może jest, gdzie pracuje po tym, jak miała tą chustkę zawiązaną. I Maria Jezierska, rysując, zresztą szkicując swojej pracy, te główki takie w chustkach, mhm. pisała o tym, że jest to dla niej najbardziej wyrazisty przejaw obozowej mody. I to mody takiej, która właśnie ratuje. Ona pisze dokładnie o tych chustkach jako o takich proporczykach podjazdowej walki z wrogiem, tak to nazywa, czyli mówi o tym jako o rodzaju no takiej oddolnej partyzantki. Czyli właśnie, jakby tutaj, byłaby ta chusteczka, jakaś drobna odmiana w stroju, rodzajem pokazania, um, jakby oprawcy, że się nie poddaliśmy, że walczymy o siebie, że dokonujemy własnych decyzji, mm -hmm. tak? że oni nie zaplanowali nam tego, jacy, jacy będziemy, że mamy tę przestrzeń wolności, właśnie, która się w ten sposób uwidacznia, bo osoba, która dokonuje takiej zmiany w ubraniu, które miała ją zredukować do nic niewartej rzeczy, szmaty, śmiecia pokazuje, że nie, że ona ma swoją opowieść, ma swoją narrację, ma swoje narzędzia, wykorzystuje je i robi to odważnie, no, bo przecież to wszystko było nielegalne, tak? to wszystko było zabronione, a jednak to więźniowie robili i oprawcy się na to oczywiście nie w nie ałmas, tak, bo, bo były różne osoby, no, ale generalnie jakby w tej szczelinie właśnie istnienia e, ta moda mogła się pojawić i, też dlatego, że mm, no, że ta, dlatego ta książka nie jest moim zdaniem aż taka smutna i mroczna, dlatego że to człowieczeństwo jak tylko ma małą szczyjnkę właśnie to, to się pojawi i, i ten, o, ta osoba, która jakby jest twoim ciemiężcą też to zauważy i też być może się zachwieje w swoich decyzjach i też sama też nie chce być tym supermenem w uniformie, machiną do zadawania śmierci. Też jakby to od człowiecza nie też nie pasuje. Mhm. Jakby tej, tej osobie postawionej w sytuacji kata, tak samo jak nie pasuje w sytuacji ofiary. I ja szukam tych takich szczelin w które ono się wlewa, to człowieczeństwo, i właśnie ubranie jest przepięknym językiem opowiadania o tym, no bo ono jest właśnie bardzo intymne, ono jest najbliższe ciału. I, i, I dlatego też, i tak jakby nasączone emocją, symbolem i tą, i tą psy, jakby siłą, psy, jakby psychologiczną wpływem na i o, osobę noszącą, i osobę patrzącą, nie? I dlatego też, właśnie mi się wydaje, że to bardziej niż właśnie o śmierci, ja mam wrażenie, że Ty piszesz bardziej o życiu. I o, 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 o sile życia, prawda? Tak. I o, sile, i, o walce, i o sile przetrwania tak. takiego. Tak, no bo ta książka jest. Ym, o wielu obozach, tak? Tak. Bo, tak jak jeden z moich rozmówców, Lon Weintraub, powiedział, że nie ma jednego obozu. Tyle było obozów, ile było więźniów i ja się staram być jak najbliżej tego doświadczenia właśnie pojedynczej historii, pojedynczej biografii i, i też ubranie umożliwia zbliżanie się do tego I, i, i umożliwia też tą opowieść o codzienności wobec śmierci, bo Alicja Gawlikowska z kolei, Świerczyńska, z którą również w tej książce rozmawiam, która teraz już ma prawie 100 lat, ale nadal jest przepiękną kobietą, która codziennie rano robi sobie fryzurę, zakłada kolczyki i robi makijaż. Opowiedziała mi o tym, co, o co zapytałeś tak. Czy ja sobie wyobrażam, że oni tam rzeczywiście byli od rana do wieczora z rozpaczy w tym obozie? Czy ja rzeczywiście tak myślę, więc powiedziała mi no co mam jej powiedzieć? No tak powiedziała mi, że no, tak mi się wydaje być, może tak było, nie wiem. No co ona mi powiedziała, że no nie, że ona by nie przeżyła. I oni, jej zdanie jest takie, że wiele osób by nie przeżyło, gdyby tylko miało jakby przestrzeń w sobie na rozpacz, że oni musieli szukać właśnie e, tych chwil wobec śmierci, w których mogli żyć życie to ustroić, mieć jakąś odskocznię, po prostu yy, widzieć cały czas, że oni mają przed sobą jakąś przyszłość, yy, jakoś siebie budować, a, a tą tożsamość buduje się bardzo skutecznie i to starałam się tej w książce też pokazać, bo to wynika ze świata, że bardzo skutecznie się buduje rzeczami, ubraniem, tudzież nawet myciem się, higieną się nawet buduje, jak się okazuje. No jest... przede wszystkim, co też akurat było szokujące, tak. jak opisywałaś o tym, jak wielkim problemem był dostęp do wody w obozach okrony, koncentracyjnych. Okrony. To jest nie, 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 niebywałe. To był skarb, woda, jakakolwiek, tak i w ogóle te higieniczne czynności wszystkie w obozie były pokażające, tak? To były borudne, zawszone, zapchlone, okropne miejsca, gdzie często nie było nawet jakiegoś jakiejś atrapy to, to, toalety, już nie mówię po prostu. No, to po prostu cały zestaw rzeczy związanych z fizjologią, która teraz jest obsługiwana u nas przez szereg. Jak utensyliów, no, tam po prostu ta fizjologia była udręką. Więc zdobycie wody, która dawała chociaż pozór dawnej godbania o siebie, dawnej higieny, była uzdrawiająca, nawet nie na takim poziomie, bo tak naprawdę realnie to nie dało się domyć. Tak? Ale psychicznie. Dawało się jakby umyć we wnętrzu. Tak? Jakby Anna Szałaśna, jedna z moich rozmówczyń, mówi, że mycie było dla niej tak ważne, bo ona czuła, że dzięki temu się oczyszcza wewnętrznie. I, i, I to rzeczywiście miało ogromną psychiczną siłę dla tych nawet, którzy w obozie mieli najstraszliwsze przejścia, Byli w tych takich najniższych rejonach obozowej niedoli, czyli dla muzułmanów. Są muzułmanie, czyli więźniowie, którzy. No, można powiedzieć, już poddali się, tak, jakby nie walczą. To jest taka jakby grupa więźniów, którzy nie chodzą do pracy, którzy, którym już się robi powoli, powiedziałabym, kolokwialnie wszystko jedno i znakiem ich rozpoznawczym jest często to, że oni siedzą w takich kocach. Są jakby taką muszlą po człowieku trochę jest teoria, że może muzułmanie od muzułman, może od takiego chwiejącego się kroku i dlatego jakby wyznawców jakby islamu są różne teorie, natomiast jedno jest prawdą jest to najstraszliwsza kondycja ludzka, w jakiej człowiek się może znaleźć. Różni badacze, też sami więźniowie, może nie takimi słowami naukowymi, natomiast określają, to może to określić jako ludzie, którzy żyją, ale są już poza kulturą. Tak? No i żeby się z tego podźwignąć, musi być jakiś bardzo silny impuls, bardzo silny, który mówi tam jest życie, idź, jakby nie idź w drugą stronę. I często tym impulsem jest właśnie umycie twarzy, nie wiem, to rąk, jakiś mały zabieg estetyczny, nie wiem, właśnie założenie sobie chusteczki. Primo Levi o tym bardzo przejmująco pisze, może też dlatego bardziej przejmująco dla mnie, że pisze o tym jako mężczyzna, z taką bardzo kobiecą wrażliwością w cudzysłowie, że że on też jakby myślał, że nie ma sensu się myć. Jak można się myć wobec śmierci? Jak można się myć wobec takiego okrucieństwa, które dookoła panuje? Przecież to jest bułah, chyba bez sensu. Co to ma pomóc? No ale miał na szczęście kolegę i ten jego kolega się mył i powiedział mu, że w tym myciu się, który on wykonuje, bo czasem nawet to było takie mycie na niby, nie chodzi o to, żeby naprawdę się domyć, tylko chodzi o to, żeby pokazać właśnie, że ma się tę sprawczość, że jest się godnym życia, że się nie da wpisać w tę, tę opowieść, którą jakby. Obozy skonstruowały, że się jest ponad to, że można z tego wyjść, że ma się nadzieję na to. E, I i ten, te rytualne, tak, bo chyba tak to trzeba nazwać, jakby gesty e, powodowały to psychiczne podźwignięcie się, i, i, tak, i, i ten język, właśnie związany z, z tym dbaniem o, o ciało, e, jakimś takim gestem troski wobec niego, bo przecież tam wszystko mówiło, że on jest niewarte troski. Jakoś powodował zmianę całej tej narracji. Zaczynał w ogóle, zaczynało się wszystko kręcić w środku, w organizmie, w psychice w drugą stronę. Też wydaje mi się, że ważne w tej twojej opowieści jest też to, że rozgraniczasz to doświadczenie ze względu na płeć również. Tak. I to jest też, myślę, bardzo, bardzo ważny wątek Twojej książki. Tak, powiem ci w ogóle, że jak pisałam tę książkę, to wiele osób, jak mówiłam, starałam się wytłumaczyć, jaki jest temat tej książki. To często podsumowywał, aha, no to czyli to będzie o kobietach w obozach. Hmm. Więc ja mówiłam, no nie nie, no będzie o czymś, co myślimy, że jest kobiece, jest kultura kulturowo kobiece, ale jest też o mężczyznach ta książka i są tam mężczyźni. Rozmawiałam z przeżywcami rodzaju męskiego, tak, brzydkie to, to słowo, strasznie go nie lubię, niech będzie, byłymi więźniami i oni mi również opowiadali o tym, co dla nich znaczyło ubranie, czym było, o, o, o higienie i o, o tej godności. Jedną z takich piękniejszych opowieści o tym, dlaczego ubranie było ważne w obozach podarował mi właśnie mężczyzna, Leon Weintraub, który powiedział, że no, dla niego obozy to była taka trauma, że on już praktycznie nawet nie umie wygrzebać z pamięci jakichś takich dłuższych fragmentów zbycia tam to są tylko stopklatki on był tam właśnie muzułmanem. No ale pamięta, że dla niego ogromnym, ogromnym upokarzeniem i, i strasznym bólem było mu odebranie mu wszystkiego, I, i że po wojnie zorientował się, że dla niego ogromnie ważne jest to, żeby cały czas być eleganckim żeby cały czas mieć tą taką um, wyprostowaną postawę, wyprasowany garnitur, żeby być takim dżentelmenem I, i, i on w ogóle jakby prawie się nie pokazuje bez krawata, bo się czuje goły i mówi, że zorientował się, że ubranie, jakby dbanie o siebie nie ma tylko funkcji estetycznej, ale że ma też moralną i że to jest dla niego kwestia godności mhm. i bardzo wielu mężczyzn w ogóle opowiadało o tym doświadczeniu w tym tonie, że ubranie to jest dla nich pozycja społeczna, że to jest właśnie ten prestiż, że to jest to opakowanie, które Ci umożliwia właśnie ten, 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 ten rodzaj poczucia mocy, które. Mężczyzna czuje, że mu jest odbierane wraz z ubraniem. Mężczyźni bardzo przeżywali te pasiaki, bo czuli, że to jest taka drwina z munduru, że robi się z nich taką pseudo-armię maszka maszkaronów. Tak? Do wielu rzeczy mieli dystans, tak, które może dla kobiet były trudniejsze, jak na przykład golenie głowy tak, czy włosów, bo to było już takie dla nich bardziej związane z koszarami. Też często mężczyźni widzieli swoje nagie ciała wcześniej. Też mężczyzna nie utożsamia się tak bardzo z ciałem jak kobieta, bo to ciało ma robić, a kobiece ciało ma wyglądać. Ale, ale dużo świadec mężczyzn było dookoła właśnie tego, tego poczucia godności i takiej, takiej, takiej dumy. I ta Borowski pięknie o tym pisze u nas w Auschwitzu w takim opowiadaniu bardzo znanym. O tym właśnie, jak, jak w pewnym momencie wytwarza się jakby pewien rodzaj, nawet troski o jakiś rodzaj obozowości, żeby ten pasiak właśnie dobrze leżał, że to się go tam właśnie taliuje, tam może nie taliuje, ale tam dopasowuje, tak? I, I żeby tutaj były postawione te żeby ta czapka była zawadiacko przykrzywiona, a nie tak nasunięta, niedbale. Więc mężczyźni również mi, mi opowiadają o, tych, o, o swoim stosunku do ubrania jasne. No i też o, opowiadają o swoim stosunku do munduru, o tym, jak widzieli swoich ciemiężców. Kobiety opowiadają o strażniczkach, a mężczyźni opowiadają o oficerach. Bohaterem Twojej książki jest też właśnie też rzecz taka szeroko rozumiana. I y, też ja to czytając Twoją książkę, czułem, że. Niemal gorączkowo czasami szukałaś języka i, zna, i, i znajdowałaś go, żeby opisywać życie przedmiotów, i przedmioty jako nieomal formy, formy żyjące. To jest tak. dla mnie niesamowite, że, że, tak, że, tak, że tak piszesz o, o rzeczach właśnie. To, to, wydaje mi się, że to jest dosyć unikatowa perspektywa w skali w ogóle takiej. W Kultury w ogóle polskiej. Myś, takie myślenie o rzeczach, bo mi się to wręcz skojarzyło z takim myśleniem o rzeczach, które na przykład jest w kulturze japońskiej bliskie, mm -hmm. że się jakoś tak tym przy, przy przedmiotom przyglądasz, bardzo jednak z taką czułością. No powiem ci właśnie, jak powiedziałeś teraz o tej czułości, to jak słuchałam mowy Noblowskiej Olgi Tokarczuk. Mm -hmm. e, mm, tak, to jest kolejne słowo, <laughs> słowem roku chyba. Tak, to, to aż się popłakałam, jak ona opowiadała mm -hmm. o tym imbryku. Nie wiem, czy pamiętasz, którą ona pamięta z dzieciństwa i, i o tej właśnie czułości, którą ona darzy przedmioty, I, bo to jest trochę takie właśnie taki mały czas, wiesz, to jest ta, ta, jakby to, to, to budowanie relacji ze światem nie na takiej zasadzie um, ja i towary, mhm. tylko właśnie ja i moi towarzysze, to, moje rzeczy są moimi partnerami w byciu w świecie. I e, to akurat staram się zawsze w podsumowaniu w mojej książki, że jest taka kabalistyczna, e, piękna, moim zdaniem, e, opowieść, e, filozofia bycia którą można streścić jako tikun, czyli właśnie bycie w świecie jako naprawa tego świata, że świat powstał w pewnej kosmicznej katastrofie, rozczłonkował się i teraz musimy go podszywać, jak, jak kawałki tkaniny, jak, jak taki patchwork. I że i, i częścią tej filozofii jest to, że my idziemy przez życie, przez dzieje, przez kolejne pokolenia razem z naszymi rzeczami. One są nam bardzo bliskie, do tego stopnia bliskie, że powinniśmy o nie dbać, naprawiać je z pieczołowitością, przekazywać je z pokolenia na pokolenie, bo one są częścią naszej osoby, one nas niosą, niosą nam swój ślad. I, e, i dla mnie ta opowieść o wojnie naprawdę jest takim mm, brutalnym gwałtem zadanym nie tylko osobom, ale też właśnie ich rzeczom, które. Jakby nagle są pozbawione już tych towarzyszy, tych osób. Mają na sobie ślady jeszcze często. To jest bardzo przejmujące. Mają na sobie, jakby to, jak pracowałam z konserwatorami, to, to widziałam ślady tych osób jakby fizycznie, jakby realnie. I, I wyobrażam sobie też, że te ślady z świadectw sobie wyobrażałam, te rzeczy w obozie jeszcze pachną tymi osobami, mają ich zdjęcia, kawałki listów. Jakieś pieniądze, obrączki, no po prostu są całe taką zapisaną zapisanym dokumentem o człowieku, najbliższym, któremu towarzyszył, jakby się po jego ciała. Więc starałam się, w pewnym sensie, nie wiem, ocalić te przedmioty przed zapomnieniem, bo one. Niektóre z nich leżą w, w, zapomniane w magazynach, niektóre mniej zapomniane, no ale nadal w tych magazynach. Inne są wręcz pogrzebane w ziemi jest też taki fragment opowieści. Inne zostały uznane za śmiecie i po prostu gdzieś wyrzucone. Jeszcze inne są pochowane po strychach po domach ludzi, którzy je używali przez lata, nie wiedząc czym te rzeczy są. <laughs> tak więc staram się pokazać, że opowieść o obozach jest też opowieścią o rzeczach, właśnie, że to był cały krwiobieg rzeczy. Jak te obozy się skończyły, to te rzeczy tam zostały po tych ludziach i też... To jest, był zasób, z którym coś trzeba było zrobić i pamięć coś musiała z nim zrobić i, i realnie, praktycznie ludzie coś z nim robili. Więc moja opowieść o tam i wtedy też zahacza, o to powracanie do tak zwanej normalności, bo zastanawiam się, co się z tymi rzeczami stało. A potem też jest opowieścią o pamięci, bo jestem zainteresowana, gdzie te rzeczy dalej podróżują, jakie możemy oglądać, jakie są świetle reflektorów, no a jakie się ukrywa i dlaczego. Właśnie powiedziałam, że to jest świeże myślenie o, o rzeczach. I też myślę właśnie o tym o, o kontekście kultury polskiej, który też jakoś tak niechętnie, czy w ogóle o, o, o właśnie z pewną podejrzliwością patrzy się na, w Polsce na modę w ogóle, czy na właśnie na tą, na tą sferę, sferę, sferę ciała. Czy masz jakąś taką hipotezę, dlaczego właśnie tak się dzieje? Bo oczywiście to jest raz, spuścizna PRL-u, prawda? I tak. to to jest jedna rzecz. Ale dwa, nie wiem, czy to też nie jest jakby też spuścizna tego, że jesteśmy tak się niezwiązany z katolicyzmem i w ogóle że na takim poziomie głębokim, że chrześcijaństwo też nie jest nieufne wobec ciała w takim, w takim pierwotnym założeniu, co jeszcze, co można cofnąć oczywiście do Platona. Jasne, ale z drugiej strony też traktujemy na przykład pasiak jak relikwię I, i jest nawet opowieść, nie będę teraz może i obstreszczać, ale o pasiaku Kolbego, który jest traktowany naprawdę jako relikwia chrześcijańska, tak? I, i, i jest pewien kościół w Oświęcimiu ważny, którym jakby jest opowieścią o pewnej wizualności obozu, uświęcony y, mocno, tak ją powiedziałabym, obrządkiem katolickim. Tak więc, jakby ta opowieść o obozach jest wpisana w narrację najpopularniejszą w Polsce, tak chrześcijańską. Natomiast y, 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 jest pisane na pewnych zasadach, tak? Że to są właśnie rekwizyty świętości, a nie prawdziwe rzeczy, które towarzyszyły określonym osobom, bo to cierpienie, nasza opowieść o cierpieniu w obozach w Polsce, szczególnie akurat właśnie, jest bardzo uznioślana i, i bardzo taka. Właśnie jak już powiedziałam na, na początku, heroiczna w takim, na takim poziomie abstrahującym od, od tej obozowej realności. Jakby zbliżenie się do tej realności miało coś odebrać, jakby miało właśnie zabrudzić, jakby zaszkodzić, jakby sprawić, że, że to będzie mniej wymowne. Co jest w ogóle. Jakby kompletnie nielogiczne, bo jest wręcz przeciwnie. Jakby Im bliżej jest opowieść rzeczy, im bliżej ciała, jakby im bliżej codzienności, tym bardziej możemy się do niej zbliżyć, zrozumieć. Czyli w związku z tym może jakby zmienić swoją postawę i naprawdę coś przeżyć, do czego jakby ta narracja przez dużych liter, jak ja o niej mówię, wcale nie skłonię, bo ona jest taka właśnie separująca. No ale w Polsce jest najbardziej rozpowszechniona. Ona też te kobiety bardzo długo rugowała i ich przeżycia, bo właśnie były takie no, nieadekwatne w tej swojej em, subtelności e, tak? I, 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 i w tej niejednoznaczności. Bardzo długo chcieliśmy, żeby ta opowieść o obozach była bardzo czarno-biała, żeby źli dobrzy, żeby było, było wiadomo, co to znaczyło zachować się źle, a co dobrze, a cała opowieść o tak zwanej szarej strefie w obozie, czyli o osobach funkcyjnych, mm. no właśnie o, o tych um, stosunkach międzyludzkich, które w tym systemie często szły bardzo um, w poprzek tego, co zostało postanowione, żeby to było redukowane. No, widać to chociażby w narracjach muzealnych, niestety, wielu do dzisiaj, tak. że, że tam się um, cały czas obawia tego problematyzowania. Przecież w Muzeum Auschwitz-Birkenau ta główna ekspozycja jest ta sama od dekad, mm. mimo że badania są bardzo zaawansowane, ale ta popularna narracja, która trafia do ludzi. Cały czas jest taka ogołocona z tych wszystkich szarości. Nie wiem, co, czy jakby ludzie są zagłupi na to. W ogóle to nie jest prawda. Takimi my jesteśmy, żeby móc w ten sposób szarżować z tym, co ma być przemilczane, a co ma być opowiedziane. To jest moim zdaniem bardzo niesprawiedliwe w stosunku do relacji samych więźniów. No Jeśli ja pewne opowieści słyszałam po raz pierwszy, albo znalazłam jako pierwsza, a mamy 2020 rok, to znaczy, że zrobiliśmy wiele rzeczy nie tak. I nie ocaleni nie byli więźniowie, tylko my, którzy to mamy badać, interpretować, pamiętać, uczyć się z tego, tak? A w rezultacie kończy się to często powtarzaniem sloganów, również wizualnych. Jestem ciekawy też, jaki sposób ta praca nad tą książką zmieniła może jakieś w ogóle Twoje myślenie o rzeczach, mhm. czy w ogóle o modzie właśnie? Praca nad tą książką to było takie, powiedziałabym nieustanne zadziwienie, ile ja tam jeszcze mam materiału. I podróżowanie od archiwum do archiwum w poszukiwaniu tego materiału dodatkowego. Ja też na początku myślałam, że jak będę opowiadać te historie, to wystarczy, jak opowiem historię o tam i wtedy, w obozach. No potem się właśnie okazało, że nie mogę tego zawęzić, ponieważ równie ważna jest pamięć o tam i wtedy, bo ona w ogóle nam uzmysławia, dlaczego te. Historie, które nam się teraz wydają niesamowite, takie naprawdę niezwykłe, ważne, godne przywrócenia, dlaczego myśmy je zapomnieli, także ta tajemnica. Musi zostać tak objawiona, co to się wydarzyło, i to by jedno bez drugiego nie działa. Tak samo jak pisząc, zorientowałam się, że właśnie pasiak nie działa bez munduru i nawzajem, to kolejne rozdziały się dopisywały. No i też właśnie, że nie mogę zrobić opowieści o fragmencie obozu, bo muszę. Te wszystkie właściwości stroju wyśledzić, ten związany z budowaniem tożsamości, czyli powiedzmy bardziej mody obozowej, tym co ma nas stawiać do pionu, no ale też tym, co niestety właśnie nas niszczy, więc to też musi być o tym opowieść. I musi być opowieść o tym takim stanie zero ubrania, czyli właśnie jak organizować ubranie, które ma chronić cię przed zimnem, tak czy przed krzywdą. Tego też nie mogę pominąć. Potem się okazało, że nie mogę zrobić opowieści o obozach bez opowieści o tym, jak się z nich wychodziło, bo skoro jest ten makabryczny rytuał przejścia, przeistoczenia więźnia, no to jest też ten rytuał związany z wyjściem i przeistoczeniem, z powrotem w tak zwanego normalnego człowieka. I o tym też trzeba napisać, bo to też jest ważne doświadczenie. I szybko się zorientowałam, że, no, że nie da się po prostu tego krócej opowiedzieć. Mm. <laughs> I a potem się jeszcze zaczęłam zastanawiać, i, i to chyba dla mnie było takie mm, najmocniejsze, do, jakby, i zastanawiałam się, jak to jak to przekazać czytelnikowi, że pracując nad tą książką mm, dowiedziałam się albo upewniłam się w tym, że moda jest tak samo ważna jak jest uważana za nieistotną, że ma po prostu ogromną, ogromną moc yy, i to jest ta moja nadwyżka tak zwana, reporterska w tej książce. Także ta książka oczywiście jest książką o obozach koncentracyjnych i zagłady i o roli ubrań i rzeczy osobistych w tych obozach, ale jest też książką o tym, że Moda ma ogromne znaczenie kulturowe i społeczne i dla naszej ludzkiej kondycji, jako coś, w czym żyjemy, jako coś, czym siebie opisujemy, jako coś, czym konstruujemy relacje między sobą. I to, że ona jakby istniała, że to manipulacje wokół ubrania istniały w takich miejscach, w których się wydaje, że nie powinno ich być zupełnie i że tak wyraziście one tam wybrzmiewają te wszystkie zabiegi nawet Herman Langbein w swojej książce Ludzie w Auschwitz pisał, że nigdzie powiedzenie tak cię, jak cię widzą, tak cię piszą nie wybrzmiewało, nie miało takiego znaczenia jak w obozie, że to wszystko udowadnia, że, że my bardzo się pomyliliśmy jakby w naszym kulturowym myśleniu i pozycjonowaniu mody, że ona nie, właśnie nie powinna być na tej piramidzie, którą przy, przywoływałam na początku rozmowy, na górze, tylko ona jest na samym dole. Tak? I jest takim tak uniwersalnym językiem jakby opisu ludzkiego doświadczenia jakby i tej ma tą materią, w której się wszyscy poruszamy i że my nie możemy już być analfabetami jakby w tym także tak? że musimy się jakby nauczyć rozumieć ten język, bo inaczej będziemy się nim posługiwać kompletnie nieświadomie i on będzie się nami posługiwał. No i też, że musimy zabrać jakby ten język temu urzeczowieniu, tak? temu jakby kapitalistycznemu konstruktowi branży mody, że to nie jest jakby cała opowieść jakby o, o niej. Oczywiście to tam jest i jest w stopniu, że powiem, bardzo ewidentnym, ale że możemy też zmienić tę branżę mody, myśląc o modzie inaczej, o ubraniach inaczej i możemy nawet już niech padnie to okropnie sformułowanie zmienić nasze nawyki konsumenckie, tak? jeśli będziemy myśleć o przedmiotach i o ubraniach jako o przedmiotach bardziej jako, nie wiem, w poetyce, tikun, Niż w poetyce, nie wiem, przeceny z supermarketu. Karolino, bardzo Ci dziękuję. To jest, myślę, przełomowa książka też w myśleniu nie tylko o Holokaustie, ale też w ogóle w myśleniu właśnie o rzeczach i o tym, jak sobie radzimy w kryzysie za pomocą tak. też rzeczy zewnętrznych, za pomocą tak. dbania o siebie. To jest bardzo ważne. I w ogóle jeszcze tylko powiem na koniec, tak. że, że w ogóle dla mnie to w ogóle w w kulturze polskiej to jest nasza niesamowita umiejętność, jakby całe nasze e, jakby bycie w świecie jest cały czas radzeniem sobie, pracowaniem na rzacu, niedoborze, kryzysie i taka jest historia polskiej mody. To jest historia jakby ogromnego codziennego heroizmu w pracy na, na rzeczach i my to nadal zrobimy. nie wiem, może w pandemii to też jakby ludzie zauważą wyraźniej, że nie, nie jesteśmy państwem, gdzie jakby wszystko było, dobra się wyrzuca, e, tak, I, e, i, i mamy nadmiar, tylko wszystko jest bardzo mocno zaznaczone jakimś naszym autorskim podpisem, naszą twórczością, tak, bo to przecież są wszystko twórcze. Akty. A, z, a z drugiej strony, właśnie też jakby mamy taki moment dziejowy w Polsce, kiedy niektóre, niektóre osoby mają więcej, mają tak jakby jest. naddatek tych rzeczy i mam wrażenie, że jakby do, uczymy się radzić sobie w ogóle właśnie tak. z obecnością tak. tych przedmiotów tak. i, tego, i tego, że one są też tak dostępne. Tak, tak, to oczywiście. No i, I dobrze rzeczywiście, jakby ucząc się tego, że ich jest tak wiele i co z tym zrobić, nie, nie dostać klasycznej właśnie depresji z supermarketu, gdzie jest za dużo do wyboru i, i, i ja nie wiem co mam zrobić, jestem przytłoczony. Tylko, żeby rozumieć te rzeczy. Chyba o, o to mi chodzi. Żeby rozumieć ich głos, ich język jakoś takiego u człowieczam, tak? E mm. <laughs> o to mi trochę chodziło. Kochani, e Karolina Sulej, rzeczy osobiste gorąco, gorąco polecam. Oczywiście jeśli chcielibyście oglądać rozmowy z takimi wspaniałymi gośćmi jak Karolina zachęcam do subskrybowania tego kanału, dania łapkę w górę lub jeśli coś Wam się nie podoba, komentarza lub w ogóle komentujcie, napiszcie co, co myślicie. Karolina jeszcze się pobawi chwilę z kotkiem. Oczywiście. Dzięki, na razie, Dzięki, cześć. Dziękuję Ci bardzo.